jestem FRL, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry I Am Fish. Moi kochani, bardzo się cieszę, że podoba wam się ta seria, bo pod ostatnim odcinkiem zostawiliście aż 9000 łapek. Jest to wyraźny dla mnie znak, żeby przejść całą gierkę razem z wami, więc umówmy się, że pod tym odcinkiem zostawicie też 9000 łapek, to blatuje kolejny odcinek. Zapraszam wszystkich na pixshop.pl po przekazackie koszulki, bo są już nowe wzory, wszystkie dostępne rozmiary, więc wbijajcie, link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz zaczynajmy. Witam wszystkich tu serdecznie, level czeka. Trzeci robi się niebezpiecznie, moi kochani, kolejny odcinek I Am Fish i zobaczymy, co nas czeka. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wydostać z tego bajorka, tylko nie wiem, w którym kierunku mam płynąć. Spróbujmy pierw w tę stronę. O, chlebek, chlebek, tak, ja bym chciał chlebka, dziękuję. Czyli niestety nie w tę stronę, musimy dopłynąć do samego końca, z pewnością do tamtej fontanny. Dobra, przed nami dungeon pierwszy w postaci... Ale to są brudasy, ja dziękuję. Z czykawek, papierowych jakichś, kurczę, kubeczków oraz innych dziwnych rzeczy. Nie mam zamiaru ich dotykać, bo jeszcze się czymś zarażę. I mamy rurę, do której trzeba wpłynąć. Co? Nie! Co tu się dzieje? Wywaliła mnie woda aż na sam dach! Dobra, fajnie. Jesteśmy w rynnie. No, dobra. Czy brzmi to ciekawie? Nie do końca, ponieważ mamy ograniczoną ilość wody. I nie wiem, gdzie mamy teraz wskoczyć. Jest szansa wypłynąć z tej rynny. Ale mamy tutaj oczywiście... Tak jak mówiłem, jakiś problem! O kurde, zastanawiałem się, jak trafię do kuli. Czy ten ziomek, który koło mnie siedzi w tej kuli, jest martwy? Ma takie wielkie oczy? Nie. On po prostu... Okej. Nie obrażajmy kumpla. Jest złoty. Trochę wyblakły, ale jest. I mamy kolejny chlebek. Może jak mu dam ten chlebek, on za mnie by go zjadł? To mu się troszeczkę polepszy? Może te oczka jakoś tak zejdą? Chyba zgadłem. Nie, jednak nie. Jest jak jest. Coś mi się wydaje, że te schody są świeżo pastowane, bo się tak świecą. I tutaj może być niezła gleba. Dobra, powolutku, powolutku, żeby ta kula wytrzymała. Co to za muzyka? W tym domu gra, okej. Ty, goście, tam z tyłu nie jedziesz na gapę, tylko im pomóż pchać tą kulę. Co ty myślisz? Ja ci chleb mój odpalam, a ty co? O kurczę, jaka imprezka. Witam państwa. Okej, gumiaki, czyli mieszka tutaj chyba jakiś farmer, albo po prostu, wiecie, albo po prostu jesteśmy gdzieś w Anglii. I tutaj często pada deszcz. I to są gumiaki po to, żeby chodzić po kałużach. W sumie swoją drogą mógłby deszcz tutaj troszeczkę popadać. Stoj! Giniemy. Musimy się teraz toczyć tutaj po takim rusztowanku. Okej, prawo, lewo. Kurde, gruby. Gruby mi przeważa lewą stronę kuli i prawie spadłem. No, ale on zaraz dostanie w łeb. Nie! No patrzcie, co robi chłop. No nie idzie sterować dziadostwem. Nie, ja muszę odnaleźć jakąś swoją nową kulę, bo to tutaj, to co się dzieje, tutaj jest jakiś dramat. Nie, no. No i... Puścić chamstwo na salony. Widzicie, co robi. Dajcie mi nową kulę. Bez tego chłopa. Ostatni raz... Robię do tego podejście, gościu, więc proszę cię, współpracuj. No, zobaczcie, co on robi, co ten chłop zwariował. Dobra, udało się. Teraz weźmy tutaj taki lepszy zakręcik, cyk. Tym razem polecimy sobie na skróty. Dobrze. Okej. I rura. I mamy checkpoint. O kurczę, czy ja widzę jakąś ulicę? Dobra, ostatnia prosta i mamy to. Ojojoj. Ajajaj. Mamy to i się odbijamy i pięknie, moi drodzy. Jest ulica. Prawo, lewo. Jeszcze raz w prawo, jeszcze raz w lewo. Tak jak pani przedszkolanka zawsze kazała, jak się przychodziło za rękę. I lecimy. Coś czuję, że... O kurcze, zginiemy! Nie, już myślałem, że się rozbijemy. Dobra, to jest z górki. Ja cię sunę. Dobra, coś czuję, że trzeba zejść tymi schodami. Ale mam nadzieję, że jak to zrobię... Stój. To pozbędę się już rudego. O kurde, dobra. Nas nie dogonia teraz. Spójrzcie, jaka prędkość. Zawrotna prędkość. I tam na dole chyba przejdę tą mapę. Jezu, będę żygał. Ja wam obiecuję, że ta rybka będzie żygać tym chlebkiem. Uwaga, czy się uda? Prawo, lewo, udało się na szczęście. Lecimy, nie, ginę. Żyję. Dobra, uwolniłem się od rudego, w końcu! I mamy checkpoint kolejny, to mi się podoba. Okej, mamy kolejne tutaj rurę, która mnie wciągnęła. O kurczę, nie no, ta ryba przecież moi drodzy, ona... Ciężki żywot, jeszcze raz, nie ta rura. To być może to? No, fajne pirouety walisz.
No ale to nie ta rura wciąż. Może to ta rureczka? I uwaga. Ło! Będzie coś, będzie coś! Jazda do oceanu, do oceanu! Gdzie? Gdzie? Co jest? Szybko do słoika! Tak! Ja dziękuję, myślałem, że zginę. Bo ten słoik jest najtrudniejszy do sterowania. Zobaczcie, przecież tym się nie da sterować. Co jest? Przecież ten słoik w drugą stronę działa! Nie no, skam. Proszę mi to odejść, bo ryba płynie w słoiku. No i gdzie ja mam tym słoikiem płynąć? Powiedzcie mi. Ty, a może bym dopłynął do krawędzi i wyskoczył do wody? Okej, okay, kręć, kręć, kręć tym słoikiem, kręć tym słoikiem. Dobrze, dobrze, dobrze i... Będzie! No co jest? Co nie jest? Dobra, moi drodzy, opanowałem już ten słoik do perfekcji. Troszeczkę w lewo, tak jest, skręcamy. Stop, 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 w prawo. Tak jest, ale prędkość. Mamy jakieś tutaj, czekajcie, rusztowanie jest jakieś. Chyba tędy trzeba jechać, albo płynąć. Dobra, dobra, dobra. Jest prędkość zawrotna, mamy checkpoint. Stój! Słoik, nie świruj! Słoik po ścianach jeździł, widzowie. Okej, 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 okej. I jesteśmy z checkpointem. Powiem wam śmieszną historię. Z Justyną jeździliśmy hulajnogami i jechaliśmy na pizzę. Na jednej hulajnodze, we dwóch. No i jesteśmy pod pizzerią, patrzymy, bardzo dużo ludzi. Trzeba zaparkować hulajnogę. Justyna przede mną stała i trzymała za kierownicę, kierownicę za środek, a ja trzymałem kierownicę prawą ręką na gazie. Ja schodzę z hulajnogi, Justyna też schodzi z hulajnogi, ale nie puszcza rąk. I ona w tym samym czasie zaczęła dodawać gazu. Ja już z hulajnogi zlazłem, hulajnoga staje dęba, wjeżdżamy na ścianę restauracji. A ja do niej mówię, co ty robisz? A Justyna, to nie ja. Mówię, jak to nie przestrzymasz na środek kierownicy? A ona nie chciała hulajnogi puścić w żaden sposób. No i tak wyglądała jazda JJ-ki po ścianach przed pizzerią. Taki wstyd. Ja mówię, dobra. Ludzie się nas patrzą, śmieją się. Ja mówię, wiesz co, to może zjedzmy tą pizzę gdzie indziej. No i właśnie ten słoik przypomniał mi tą historię. Komedia. Dobra, mamy kolejny stage. Co? Co? Stop, stop, stop! Słoik zatrzymał! Szczerze? Powiem wam, że to jest najtrudniejsza rzecz, którą się poruszałem rybą. Ten słoik jest denny strasznie. Nie, 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 spadam! I ludzie święci, matko kochano! Dobra, widzowie, spójrzcie na to. Życie na krawędzi grinduje po tej rurce. Jak prawdziwy skater. Ryba skater, tego jeszcze nie grali. To wymyślę takie gry. Ła, 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 dobra! Stop, 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 checkpoint! Jest, jest, mamy to! Kurczę, faktycznie wodę już widać. O kurczę, tego się nie spodziewałem. Tego też się nie spodziewałem! No i zarąbiście. Słoik, pęk. Dzwońcie na karetkę. Okej, teraz mam was w garści. Ja kumam ten dungeon. Dobra, pyk, lightowo. Teraz tą stronę, pyk. No dawaj, kolejna niech spada. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Tam nie ma drogi, tam nie ma drogi. One way ticket to jest. Co ty zwariowałaś tym słoikiem? Dawaj mordo. O kurczę, czy wy se żartujecie? Jak ja mam teraz nawrócić słoikiem tutaj? Okej, okay. Ja niby mam nie zginąć, tak? Mam tutaj niby nie zginąć. Boziu, proszę, nie spadnij, głupia rybo, stój! Jest, jest, jest! Mamy! Mamy to, kocham, kocham cię, rybko, i ty, słoiku. Pan słoik jest łaskawy dzisiaj, widzowie. Płyniemy, mamy kolejny checkpoint. Zaliczony, dobra, skręć, skręć trochę. Nie no, co ty się tak rozpędziłaś? No, zwariowała ryba. Dolecę! Teraz do wody! To jest ta chwila! Dobra, jednak nie. Głupi słoik, tocz się, tocz się, tocz się. Pięknie opanowane! Nie no, karton. Karton Network. Hamuj, 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 szefie. Tak jest. Łatwo, łatwo. Nie no, to jest easy, 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 easy. Mamy to, mamy to. Mamy to! Czy ja widzę ląd? Czy ja widzę ląd, widzowie? Czy jestem w stanie pchnąć ten słój? Okej, okej. Nie no, stój, stój, co ty? Nakręć, nakręć, wariacie! Przecież ty już jedną płetwą byłaś na tamtym świecie. I poza deską. Jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Okej, okay, na prosty i płyniesz. Ależ piękne widoki na panoramę Monako. Okej. Okay. Nie no, czy wy widzicie tę konstrukcję? Ja muszę to przejść? Okej, 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 okej. Okej, 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 okej. Nie! Jezuniu, ale się wystraszyłem, ale się wystraszyłem, ale się wystraszyłem. Nie, to się wszystko przecież wali. Nie, nie, spadaj, nie spadaj, nie spadaj. No jest grubo, nie? Jest wysoko. Jest przede wszystkim grubo! O kurcze, przeżyję! Jej! No i o to chodzi. I moi kochani,
Odblokowaliśmy nowe rybki. Rozdymiec, pirania oraz ptaszor. Ja najbardziej bym chciał zagrać piranią, więc wybieramy piranie i lecimy. Ja jestem teraz gryzoń. I to jest to. Jesteśmy w jakimś domku jakiegoś ziomka. I startujemy standardowo z domu. Jest godzina 5. 5 o'clock. Co jest? Denerwujecie tykanie? No i to właśnie ma teraz ona przebite flashbacki z Wietnamu, że tak powiem, ponieważ razem żyli sobie kiedyś w jednym akwarium. Ale to jest nerwus, coś jak ja. Okej. Przewidziało mu się. A nie, wpadł na pomysł, że muszę odnaleźć swojego kumpla, więc od razu, moi kochani, zaczynamy z grubej rury. Z wysokiego C! Albo z wysokiej półki, tak można powiedzieć. Omijamy jakieś detergenty, kubeczki, inne badziewia. Wskakujemy do zlewu! Space to use special ability! Dobra, jesteśmy w zlewie. I czy ja mogę... Rozumiem, czy ja przypadkiem nie mam złapać się za kran? Zębami? Okej! Urwałem kran. I teraz zalewam całą chatę. Ja to jednak jestem totalnym szefem. Postaraj się stąd wypłynąć, tak? Dziena. O kurde. Powiem wam tak. Ta ryba jest o wiele szybsza. No i generalnie mogę gryźć. Czy mogę ugryźć na przykład taboret i go przeciągnąć? No nie mogę niestety. Nie wiem, kto zapłaci za wodę, bo tutaj jest już niezły bajzel. I też nie wiem, co mam zrobić. Czy mam otworzyć sobie drzwi po prostu tak? O, chyba raczej nie. Tutaj jest jakaś plama. Co ta plama robi? Aha! Jak ja mogę otwierać szafki? A, rozumiem, że po prostu jest na razie za mało rozwalonych rur i za mało wody, żeby wypłynąć z tego domu, tak? Dawaj, młoda. Obra, urwałem! Już kumam, moi drodzy. I teraz mi się wydaje, że muszę jeszcze kolejną rurę urwać, żeby poziom wody nam się jeszcze wyżej podniósł. Dobra. I ciągnij, mała. Tak jest. Jest gitara. Dobra, woda osiągnęła poziomu okien. Woohoo! Ej, co jest? Jeszcze za mało ci wody? Jeszcze za mało ci wody, wariacie? Czy ja widzę na stole młotek, którym mogę wybić szybę? Coś pięknego. Tak jest. Czemu znowu ten denny słoik, ludzie? Tym się nie da jeździć. Dobra, wiem, że gierka mnie nie lubi, dlatego. Dobra, postarajmy się coś tutaj ugrać. Dobra, pani piranio, proszę pokazać, dokąd pani chce jechać, tak? Na drugą stronę, tak? Na pewno, na drugą? Minęliśmy auto. Było blisko, tak? Więc proszę nie świrować, bo nas rozjadą! Ej, to było przegięcie. Dobrze się toczysz. Jesteś kuleczką, więc dobrze się toczysz. Pamiętaj. Okej. No dawaj na drugą mańkę teraz. Dawaj. No nie! Hamuj! Ja pierdzielę! To już nie są żarty, nie? To... Tutaj! No, że chłop mnie rozjechał. Dawaj, będzie spawn point. Spawn point, tak jest. I co? Jesteśmy tutaj, jak ja gram na cheatach, widzowie. Dobra, powiem wam tak. Nie jest kolorowo, nie? Na łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Dobra, są dymy, jest szybko, nie? Pełna epa, tak zwana. Dobra. No, mogę spadać. Respawn. Damy radę. Głupi słoik, dobra. Panie słoik, dogaduj się pan ze mną, tak? Dobra, łatwo. Tu poszło nawet w miarę gazu. I. Do spawn pointu. Na spokojnie. Bez stresu. Tak jest. Hamuj. Pirania, hamuj! Pirania! Nie wierzę. No dobra. Uda się? Kręć. Udało się, wow! Tam był chlebek, wiem. Ale po niego nie idę, bo jestem leszczem po prostu w tą grę. I mi się zwyczajnie w świecie nie chce tam. O kurde, jest wysoko. Dobra. Czy ten chłop płacze, że ma za mały domek na drzewie? Okej. Do lewej. Prawo. Jest! Mamy to! Co jest? Ptaki w pobliżu. O kurcze, one drą się, że ja jestem w pobliżu i z pewnością będą chciały zaraz mnie właśnie przyatakować. Czy to są żarty? Przepraszam państwa, ja się przecież toczę słoikiem. Mój słój jest niezniszczalny i proszę się od niego odwalić, chyba że rozwalicie mi dziobem. To będzie inna śpiewka wtedy. Dobra, dawaj. Nie! Ale ja bym cię złapał za ten ogon sroka. Okej, jeszcze najgorsze jest to, że muszę takim głupim słoikiem operować. Obróć się. Dzięki, głupia ptaszyzno. Odejdź!
No i wziął, rozwalił słoik. Przecież ja go dopadnę go później. Dobra, moi drodzy, teraz się nie boję niczego. Robimy to na pełnej. Na pełnej wariacie. Okej, okej, okej. I czy nam się uda to tutaj teraz zakręcić? Kręć, kręć, kręć. No Farel, no co ty robisz? Przecież głupia rybitwa zaraz cię zje. Odejść, odejść ode mnie, odejść. Bo tutaj pirania leci. Gdybyśmy się spotkali, głupi ptaku, na tej samej płaszczyźnie, czyli w wodzie, to byś inaczej śpiewał. No, 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 chami prostak. Zostaw mój słoik. Dobra, dawaj, 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 dasz radę, maleńki. Nie! No dasz radę. Dawaj, 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 no pchaj ten słoik! Padam, żyję. Ostatnia szansa na tym słoiku jest, nie? Rura. Rura, minąłem. Minąłem ptaka głupiego. Dawaj. Nie! Żyjemy dalej. Niesamowita sprawa. Jestem, jestem, jest spawn point, jest spawn point. Nie rozwalaj słoika, nie rozwalaj słoika, nie rozwalaj słoika! No i dobra, teraz ja mogę pękać ile chcę. Czy jestem w stanie tutaj zjechać? Oczywiście, że jestem w stanie tutaj zjechać i... A, słoik pęka, pięknie. Czy mój słoik teraz pęknie, jak już jest taki mniej... Mniej nieuszkodzony, tak to, tak to nazwę? Okej. No głupi ptak kolejny, no nie mam po prostu pytań, rozwalają mi te słoiki. Okej, postarajmy się gdzieś tutaj wjechać, hop. Dobra, między kartonami, pięknie. Teraz w drugą mańkę. A, tam jest kładka. Nie wiedziałem. Odejdź! No głupi ptak. Głupi karton. Głupia gra! Widzowie, podwyższam próg łapek, nie? Jak jeszcze nie zostawiłeś lajka, no to zostaw, bo naprawdę nie nagramy kolejnego odcinka, jak nie będzie ich dużo. Jedna łapka przybliża o jedną godzinę kolejny odcinek. Stop, 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 stop! Co ty się, żeś się tak najeżyła? Spokojnie, nerwusie. Okej, 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 okej. Jest checkpoint, widzowie. Mamy to. Nieważne, czy swój pęknięty, czy nie. Checkpoint jest zdobyty. Hopsy duzy. I lecimy. Co? Najgorzej. No to teraz wystarczy prosto rura. Tak jest. Powoli, balansuj, nie świruj. Na lewo zjedź, na lewo zleć. Tak jest. Super, super ci się udało. Okej, okej, okej. No nie, no nie jest jednak okej. Dobra, czy my mamy wodę? Mamy wodę. Czy ja mogę do niej wskoczyć? Sprawdźmy to. Woo! Co jest? Durne ptaszysko w końcu zrobił dobrą robotę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w jakiejś wannie i musimy urwać ten zawór. Tak jest. Urwane, dziękuję. Kolejny zawór. Up, rwi, dziękuję. I co my musimy zrobić teraz? Hop, ta woda się wyleje i widzę z przodu jakiś kaloryfer. Okej, okay, tutaj widzę na prysznicu też do urwania coś, ale to jest mega wysoko i w zlewie. W zlewie mamy kolejną rzecz do urwania. Woohoo! No i pięknie, ładny skok swoją drogą. Ciągnij! Dobra, zawór urwany. Hop, do góry. No wyskakuj. Po co ci to? Wyskakuj, tak jest, na główeczkę, pięknie. Teraz rozwalimy kaloryfer. I z niego poleje się woda, super. Co mamy jeszcze tutaj do zaliczenia? Spłuczka! I durne ptaszysko na oknie siedzi. Dobra, i zróbmy teraz tak. Hop. Spuszczamy wodę. Dziękuję. I chyba trzeba otworzyć kabinę. Da się jakoś tak zrobić? Czekaj, czekaj, czekaj. Rybka, złap się za klamkę. Tak jest, udało się, puść się. Dobra, i teraz tutaj otwieramy na oścież jak szef. I trzeba by było jakoś za... Czekajcie, zanurkować. Wybić się do góry, hop. I złapać, tak jest. Rwi mała. Czy tam mały. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest on, czy ona. Swoją drogą, okej, okay, woda chyba teraz będzie w najwyższym stopniu już, bo niczego innego nie widzę, czyli musimy wyskoczyć albo tym oknem, albo tamtym. Ja bym skoczył w ptaka, uwaga, patrzcie na to. Woohoo! Ptaka za ogon muszę ugryźć i wtedy z pewnością z nim gdzieś polecę. Tak jest, słuchajcie na to. Nas nie dogonia, normalnie. To mi się podoba, do it, pięknie, 32 minuty, jak ja to lubię. Także moi drodzy, to było na tyle, mam nadzieję, że wam się nowa pirania podoba, mi się bardzo podoba. Już się nie mogę doczekać kolejnego odcinka, więc zostawiajcie łapeczki w górę, 9000 łapek i batuję kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!